Oglądałeś już Spyro? Jeżeli nie, to serdecznie Cię zapraszam na odcinki ze Spyro. Siemanko wszystkim, z tej strony pomidrowy.pl i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej sesji nagraniowej z gry Spyro the Dragon z kolekcji Spyro Reignited Trilogy. No i cóż, poprzednim razem zaliczyliśmy sobie tak. Świat władających magią, gdzie pokonaliśmy tutaj 5 poziomów łącznie z skałą silno dmucha. Boże święty, jaka cringe. W sensie, jaki cringe, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Oraz zaliczyliśmy sobie świat twórców potworów, potocznie zwany jako Beastmakers. I również pokonaliśmy 5 poziomów plus boss i walczyliśmy sobie z Metal Głowym, czyli innymi słowy z Metalheadem, więc jako tako tłumaczenie poziomu, a raczej konfrontacji z bossem, no w sumie poziomu, jak i jego imienia, jest nawet okej, mimo że wychodzę z założenia, że nie powinno się tłumaczyć imion bossów i w ogóle przeciwników. No i cóż, a dzisiaj zabieramy się za stuprocentowanie Dreamweavers, czyli świat tkaczych marzeń, innymi słowy. No bo na dobrą sprawę zostało nam tylko już 4 poziomy do zaliczenia, ponieważ 3 zwykłe poziomy plus boss i możemy opuścić tę krainę. I w sumie zabierzmy się za pierwszy poziom, bo w wersji japońskiej i ogólnie de facto to jest pierwszy poziom, czyli Mroczny Labirynt, zwany jako Dark Passage. Więc let's do this! Tak oto prezentuje się japońska nazwa tego poziomu. No i cóż, jeżeli chodzi o ciekawostki o Dark Passage, są następujące. Tło tego poziomu zostało wykorzystane w poziomie Midnight Mountain ze Spyro 3. Kiedy w oryginale uratujemy jednego ze smoków, to w tle włączy się muzyka z poziomu Lofty Castle. W późniejszym demie w tym poziomie leci muzyka z Artisans, czyli z pierwszego świata. Oraz ten poziom ma najwięcej wrogów w grze. Sorki, że jestem teraz taki cichy, ale chciałem, żebyście sobie posłuchali tego oto przecudownego soundtracku, który właśnie się odpalił, wchodząc do tego poziomu. Dark Passage jest jednym z moich ulubionych poziomów, bo jeżeli chodzi o Dreamweavers, to jest w takiej top 3, no bo pierwszym poziomem oczywiście na miejscu pierwszym jest Lofty Castle, potem jest ten poziom, a na samym końcu Haunted Towers. Nie to, żebym, nie wiem, nie lubił Haunted Towers czy coś, ale uważam, że Haunted Towers jest takim poziomem średniawym. Znaczy jest on ok, ale jest najmniej ulubionym, o. Przeciwnicy bywają przerażający, ale to nic poni, należy się strzec. Z nic poni zostanie popiół. Słuszne podejście. Tak zauważyłem, że dziwna jakaś jest bramka szumu w Audacity. Mam nadzieję, że to nie spowoduje, że mikrofon w jakiś sposób będzie buczał czy coś, bo takie dziwne fale są. Bo mogę to tak powiedzieć na swoje wytłumaczenie, że miałem, że tak powiem, remont. Dlatego teraz mam o wiele większe biurko i mam większą wygodę, bo na przykład nie muszę konsoli PlayStation 3 chować do szafy czy tam szuflady, tylko mogę sobie na biurku, ponieważ mam takie teraz długie biurko, które sięga dosłownie mi do drzwi i to jest dosyć ciekawa sprawa. Być może przed odpaleniem tego odcinka wam to pokażę, żebyście mogli zobaczyć, jaki mniej więcej był progres od ostatniego, że tak powiem, mojego stanowiska. Ale to tam może tak, może to zrobię w tym odcinku, a może to zrobię jako osobny taki pomlok. Ale dobra, mówiąc o poziomie, poziom ten charakteryzuje się również tymi oto pajacykami, którzy mają lampion i one są w stanie zmienić na przykład te bezbronne psiaki, które przed chwilą atakowaliśmy, w ogromne bestie. Tak samo jak z żółwiami, gdzie żółwie po prostu zostają zmienione na ogromne bestie. Dosłownie. Azizi! Dziękuję za uwolnienie. Ja również dziękuję za to, że podziękowałeś nam za uwolnienie. I mamy tutaj 500 klejnotów do zebrania oraz 5 smoków do uratowania.
Myślę, że sobie damy radę jakoś z tym poziomem. No, musimy dać radę, bo inaczej nie przejdziemy całej gry. A ja bardzo chcę przejść całą grę, mimo że mam ogromny sentyment do Spyro 1. Co z tego, że Spyro 1 jest dla mnie, znaczy Spyro 2 jest dla mnie najlepszą częścią, ale Spyro 1 jest tą częścią, do której będę miał wieczny szacunek, ponieważ to właśnie Spyro 1 rozpoczął przygody fioletowego smoka. I pomimo tego, że możemy wyrażać zdanie, czy lubimy, czy nie lubimy, to jednak uważam, że powinno się mieć minimalny szacunek do tych pierwszych części gier, no bo to jednak dzięki tym pierwszym częściom te gry jakby, no, zaczęły swoją serię. Ja na przykład mam ogromny szacunek do Gexa 1, mimo że mam wielki sentyment do Gexa 2. Ale gdyby nie Gex 1, to seria Gexa, no, nie pojawiłaby się. Tak samo jest z Crashem, Spyro, Raymanem. Mimo że Rayman 1 to jest jedna z moich najukochańszych części. Zaraz obok Raymana 3 i obok Raymana 2, ale to taki szczegół. Bakari! Wygląda na to, że jesteś smokiem, który pokona gnieznośnego Gnorka! Miejmy nadzieję! To takie zapewnienie, że o, Spyro, wyglądasz na smoka, który pokona gnieznośnego Gnorka! Oczywiście, jak najbardziej tak. Lubię, jak smoki między innymi sobie takie rzeczy dopowiadają, bo to oznacza, że smoki mają w nas wielką wiarę. A my tego nie doceniamy jako smok. Jako Spyro. Ale tak jak już wspominałem przed chwilą, jest mi no troszeczkę szkoda, że tą serię będziemy kończyć, bo prawdopodobnie dzisiaj będziemy już właśnie kończyli przygody w tej oto sesji nagraniowej. No bo mamy co? 7 poziomów tylko do zaliczenia i to wszystko. I koniec gry i będę mógł powiedzieć podsumowanie o Spyro 1. Jakie są moje wrażenia tak na nowo zagrać. I czy Spyro 1 jest definitywnie lepszy od Spyro 1 oryginalnego, czy jak to w końcu jest. Ale to spokojnie, jeszcze nie przyszedł czas na wypowiedzenie swojego ostatniego zdania. Ale jakbyście się pytali co ciekawego u mnie, to, że no, jakby to powiedzieć, moje wolne się w pracy skończyło. Tak mogę się powiedzmy pochwalić. Wiem, że nikogo to nie interesuje, ale jakby ktoś chciał sobie posłuchać takiego off-topu, to może sobie teraz tam posłuchać, co mam do powiedzenia. Więc moje wolne dobiegło końca, bo miałem wolne w sumie w środę, potem w czwartek byłem w robocie i w piątek, znaczy w czwartek w nocy byłem w robocie i teraz idę w niedzielę, czyli dzisiaj, kiedy ja to nagrywam. Jest mi trochę smutno, no ale no niestety, takie jest życie, trzeba pracować. Trzeba, że tak powiem, smutki i złość w kieszeń schować i trzeba się dostosować do systemu, jaki tutaj panuje na tym świecie. No tak mądrych słów to dawno nie powiedziałem. Okej, dobra, spuszczam troszeczkę z tonu. I teraz musimy się dostać tam. A jak nie tam, to musimy po prostu pójść tam w dół i pozwiedzać sobie dalszą część poziomów. Wiecie, to jest jeden z tych poziomów, gdzie łatwo moim zdaniem się zgubić. Tak przynajmniej ja uważam. Możecie się mylić, możecie i się nie mylić. Znaczy, możecie się ze mną zgodzić, możecie się ze mną nie zgodzić. I chyba zwaliłem sprawę, tak mi się wydaje. Bo tutaj już byłem też. To jednak nie tutaj. To jednak się pomyliłem. No właśnie, tutaj musimy przejść, jak zauważyliście zresztą. Tu mamy przecież grotę z pieskami i innymi tego typu przeciwnikami, więc no kurde. Chociaż mi trochę tych piesków szkoda, bo biorąc pod uwagę, że te pieski są takie słodkie, no ale niestety, skoro są przeciwnikiem Spyro, no to trzeba niestety brać poprawkę na to. A ty gościu, proszę, już nie zmieniaj tych żółwiów w nie wiadomo co, bo ja tutaj chcę przejść ten poziom, a nie chcę się z nimi pitolić przez kolejne, że tak powiem, sekundy w tej gierce. No tu mamy kolejnego w sumie smoka, smoczusia. W ogóle bardzo zabawna sprawa, ponieważ to jest coś, co raczej będę wam przypominał, ale ten świat tak jakby trochę kończy ratowanie smoków. I teraz takie będzie,
What? Ale pomidor, przecież jeszcze ratujemy smoków w świecie Gnastiego. Otóż to jest fakt, o którym ludzie często zapominają, ponieważ tak, ratujemy smoki, to jest fakt. Ale nie ratujemy nowych smoków, tylko ratujemy tych, którzy zostali po raz drugi złapani, ponieważ nie wiem, poczuli się za bardzo fajnie, że zostali uratowani przez Spyro i teraz se znowu pozwolili na nie wiadomo co i Gnasty znowu ich zamienił w kryształ. No, to jest trochę głupie w tej gierce, no ale cóż ja na to poradzę. Dzięki, Spyro. Chciałbym pomóc ci pokonać Gnieznośnego, ale nie chcę znów utknąć w krysztale. Spokojna głowa, tym razem to on wpadnie w pułapkę. Oj, oby żeby tak było, Spyro, oby żeby tak było. Swoją drogą, koleś, który przed chwilą tutaj przemówił do Spyro, ten smok, to on miał głos bodajże Frediego ze Scoobiego Doo i... Troszeczkę mi przypomniał on głos Petera Parkera ze Spidermana, wiecie, z polskiej wersji. Oraz Raymana z Raymana 3, tak szczerze. Ale nie wiem, mogę się mylić, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo taki dosyć podobny był głos. Ale jest spora szansa, że się pomyliłem. Ale z drugiej strony nie mogę tego też i wykluczyć. Obasi! Dziękuję za uwolnienie. No i okej, mamy wszystkie smoki uratowane, więc teraz możemy polecieć w tamte rejony i tam, że tak powiem, zdobyć pozostałe klejnociki, żeby zrobić 100% i pożegnać się z tym poziomem. Swą drogą, szczerze przyznam, że te poziomy są troszeczkę dłuższe, ale w Dreamweavers mam wrażenie, że te poziomy są mimo co krótkie, że jednak mogłyby być dłuższe, że tak... Tak trochę szczerze, fajne określenie, ale wydaje mi się, że poziomy w Beastmakers są dłuższe niż poziomy w Dreamweavers, jeśli mam być całkiem szczery do bólu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że poziomy właśnie w Beastmakers są dłuższe niż w Dreamweavers, a to jest trochę przykre, no bo biorąc pod uwagę, że to jest powiedzmy taki ostatni świat, bo Gnasty z Gnor, w sensie świat Gnastiego to taki, no niby świat, ale jednak ciężko to jest powiedzieć, że to jest taki stuprocentowo świat. A i swoją drogą mamy 100%, tak jest, mamy już trzeci poziom zrobiony na 100% tutaj, więc opuszczamy poziom w tym otóż momencie. Swoją drogą nie powiedziałem wam o ciekawostkach, jeżeli chodzi o świat Dreamweavers w poprzedniej sesji. Obiecałem, że zrobię to w tej sesji, więc myślę, że przyszedł najwyższy czas na powiedzenie tych ciekawostek, które was ominęły. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Więc tak, ten świat, ten Dreamweavers cały, w którym teraz jesteśmy, po którym ja teraz sobie tutaj biegam po tej trawie, był inspiracją do stworzenia podobnej lokacji w grze The Legend of Spyro Dawn of the Dragon, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w The Legend of Spyro Dawn of the Dragon jest taka lokacja jak Floating Islands i ta lokacja jest łudząco podobna do Dreamweaver ze Spyro 1, w sensie, że Dreamweaver ze Spyro 1 była inspiracją do stworzenia właśnie Floating Islands w The Legend of Spyro Dawn of the Dragon. Po drugie, koncepcja tego świata również przypomina świat w serii Skylanders pod nazwą Skylands. I co jest ciekawe, w późniejszym demie, jeśli chodzi o tą oto gierkę, czyli bodajże chyba to jest demo z czerwca 1998 roku, tutaj pojawiłaby się muzyka z Stonehill. Taka kompletnie niepasująca muzyka, tak by the way. I w sumie straciłem Sparksa, więc trzeba tutaj wziąć jakiegoś grzybeczka i pozbawić go duszy. I źle poszedłem, ponieważ jeszcze nie chcę iść na mój ukochany poziom Lofty Castle, ponieważ te najlepsze poziomy wolę zostawić na sam koniec. A w tym wypadku mam wybór, więc mogę tego dokonać i chcę to zrobić. Więc najlepsze poziomy zostawiamy na sam koniec, ok? Umówmy się tak. A i przy okazji tutaj sobie orby uzupełnimy, więc jak wrócimy, to będę mógł sobie skompletować życie. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o Dreamweavers w demie, to
niektórzy wrogowie, w sensie z tych tutaj nic po ni, niektórzy w ogóle nie mieli swoich animacji, czyli po prostu w ogóle sobie stali i nic nie robili, co jest dosyć ciekawe. Kolejną sprawą jest to, jak widzicie, te wodospady tutaj. One w ogóle w demie były zamrożone, bo woda nie leciała w dół w żadnym wypadku. Więc na dobrą sprawę wyrąbiste demko, nie ma to tamto, że tak powiem. A w sumie może nam się uda ten. Auć. Nie udało się. Trudno się mówi. Chodźcie tu, grzybki. Dobra, więc myślę, że czas wlecieć w taki bodzie na nawiedzone wieże, czyli na Haunted Towers. I tutaj powinna wam się pojawić japońska nazwa tego poziomu. I teraz ciekawostki o Haunted Towers. W późniejszym demie ten poziom posiada muzykę z poziomu Alpine Ridge i ma sporo niedokończonych tekstur oraz to, że pocałunek wróżki nie wydaje żadnego dźwięku. I ostatnia ciekawostka to taka, że Haunted Towers to jest jeden z poziomów, gdzie pojawia się słowo Towers. Pozostałe to Aquaria Towers, swoją drogą mój ulubiony poziom ze Spyro 2, oraz Enchanted Towers ze Spyro 3, czyli mój najmniej ulubiony poziom. I tym bardziej ze Spyro 3. Oj, 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 ten poziom naprawdę zaczął się w bardzo fajny sposób. To jest jeden z moich ulubionych poziomów. Znaczy no, tak, jest jednym z ulubionych poziomów, ale zajmuje on trzecie miejsce, ponieważ lepszym poziomem jest Lofty Castle oraz Dark Passage. Swoją drogą, jeżeli chodzi o wspomnienia z tymi poziomami, to mam takie, że nie miałem szczerze problemu z żadnymi tutaj poziomami, jeżeli mam być całkiem szczery. Już prędzej mi poziomy w świecie Gnastiego sprawiały problem. A jeśli chodzi o zremake'owaną muzykę, to ona jest tutaj po prostu wyrąbista i duży szacunek dla twórcy soundtracku. Bo chyba twórca soundtracku współpracował ze Stewartem Copelandem, tak mi się przynajmniej wydaje. Że to jest trochę podobna historia jak z tym. Jak z tym, co tam robił soundtrack do Crash'a. Już widzicie, zapomniałem, kurde. No, niestety, czasami mam takie dni, że zapominam o takich rzeczach. I wciąż ta wróżka, która tutaj jest, przypomina mi jedną z wróżek z wyglądu, która pasuje bardziej do Zeldy, tak szczerze. Dobra, musimy sobie znowu naładować całus. Sorry, że ja tak tutaj ciągle wracam, ale tam mamy jeszcze przy okazji wrogów, którzy, no, mogą być bardzo łatwo zniszczeni dzięki temu całusowi. Plus jeszcze tam są żelazne chyba skrzynki czy coś takiego. Więc dlaczego nie mam skorzystać z tego powodu? I tu jeszcze jest skrzynka, którą powinienem tak w taki sposób zniszczyć, więc może jest szansa, że dobiegnę, a może jest szansa, że nie dobiegnę. To jest takie 50 na 50. W ogóle tak się was z ciekawości spytam, bo mówię, mogę sobie poprowadzić tutaj luźniejszą konwersację, bo to już, jak sami zresztą widzicie, to są już ostatnie, że tak powiem, ostatnie dni z tą grą na moim kanale, w sensie ze Spyro 1, więc rozmawiając sobie tak luźnie, co sądzicie w ogóle o niedzielach handlowych? W sensie tych handlowych i niehandlowych. Ja z jednej strony uważam, że to jest fajne, no bo biorąc pod uwagę, że hej, można mieć ten jeden dzień wolny, tą jedną niedzielę. Ale z drugiej strony, kurde, ktoś by chciał sobie zrobić zakupy i teraz ma trochę taki wielki problem, bo musi chodzić po tych Żabkach czy tam stacjach benzynowych, żeby zrobić jakiekolwiek zakupy. I to jest trochę denerwujące, I guess. Hej, Spyro. Pocałunek wróżki ma magiczną moc. Sprawdź, jak może wzmocnić twój ognisty oddech. To prawda, Kosoko, to prawda, zdecydowanie. Ale Spyro już się o tym przekonał. Tutaj nie będę za bardzo atakował tych wrogów, ponieważ, no, bądźmy sobie szczerzy, ale tu potrzeba całusa wróżki. I tak zauważyłem, że wróżka tam jest, więc spokojnie zaraz do niej podejdziemy, ale najpierw pozwólcie, że zdobędę żyćko.
46. Bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu. Jestem zadowolony, wręcz usatysfakcjonowany. I teraz, wróżko, czyń honory, pocałuj Spyro i lećmy dalej z poziomem. Pyk! I pyk! I pyk! I pyk! I dobrze. 240 to jest fajna liczba. Nawet. I to mamy boosta, z którego oczywiście skorzystamy, bo jakby inaczej. Wow, 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 kurde. Ile tutaj skarbów mamy? A mamy tutaj też 500 klejnotów do zebrania. Heh. I 3 smoki do uratowania. Więc zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Drewniane drzwi. I smoka! Lutalo! Uwaga, uwaga! Nadciąga Spyro! Cierpliwości, Zuchu. Wkrótce będziesz miał szansę zmierzyć się z najważniejszym przeciwnikiem, gnieznośnym gnorkiem.